Moi drodzy, dzisiaj już chciałbym zakończyć ten fragment między 12 a 14 rozdziałem pierwszego listu do Koryntian, gdzie apostoł Paweł mówi o ciele w 12 rozdziale, mówi o miłości w 13 rozdziale i w 12 i 14 rozdziale mówi na temat darów Ducha Świętego, charyzmatów, darów łaski. I pamiętacie, w tym 12 rozdziale na samym początku jest to tak pięknie pokazane, że są różne posługi, jeden Pan, różne sposoby działania, energemata, jeden Bóg i są różne dary łaski, jeden Duch Święty. Widzimy całą Trójcę tutaj, która jest nam przedstawiona w tym fragmencie Bożego Słowa. Nie jest oczywiście to nazwane w ten sposób, ale widzimy tutaj Ojca, Syna i Ducha Świętego, którzy jednomyślnie działają w tym kierunku, jeżeli chodzi o dary Ducha Świętego, o posługi w Kościele. I zwracaliśmy uwagę, że Duch Święty, nazwaliśmy te 9 darów, które apostoł Paweł tutaj umieszcza, jako manifestujące się dary. Od greckiego słowa phanerosis, przejawiać się. Od phanero, czyli manifestować, przejawiać się, te dary, Duch Święty przejawia się w różnoraki sposób i tutaj jest mowa o tych 9 przejawach, 9 darach Ducha Świętego. Są to dary mocy do działania, są to dary mocy ponadnaturalnego działania Ducha do przemawiania i są to dary mocy do tego, aby Kościół wiedział. A i w tym ostatnim, tej ostatniej grupie mówiliśmy o słowie, o darze rozróżnienia duchów, o słowie poznania ostatnio mówiłem i dzisiaj będziemy kontynuować, będę mówił o słowie mądrości. A więc Duch Boży działa tak jak chce, udziela tak jak chce swoim członkom, działa w Kościele, działa poprzez Kościół, ale zwróćcie uwagę, Paweł pisze to w Kościele, w kontekście Kościoła, że te dary powinny się manifestować, kiedy zbór się zgromadza razem, one powinny być obecne, a także jeśli trzeba, Duch Boży działa poprzez swoje członki, poprzez ciało, działa na zewnątrz, aby Królestwo Boże w mocy Bożej i w mądrości Bożej było przekazywane i zwiastowane. Czasami ludzie mówią tak, że mogą sobie wybierać dary, czy chcą sobie wybierać dary. Czasami biorą tekst, który Paweł pisze do Tymoteusza, mówi tak do niego: roznieć na nowo dar łaski, którego udzieliłem, który został ci udzielony przez włożenie rąk starszych. Czasami my sobie tak myślimy: o Boże, chciałbym mieć ten dar i ten dar, czy tamten dar, ale akcent nie jest położony na to, co my chcemy. Akcent jest położony na to, co Duch Boży chce, jak Duch Boży wieje. I kiedy nawet Paweł kładł ręce na Tymoteusza i starsi, aby otrzymał dar, to nie chodziło, że Paweł teraz wybierał jako apostoł jakiś dar dla Tymoteusza. Nie, oni kładli z inspiracji Ducha Świętego ręce na Tymoteusza, a to Duch Boży, tak jak chciał i co chciał, udzielił mu charyzmatu, udzielił mu daru łaski do posługi, którą miał wykonywać Tymoteusz. Oto musimy widzieć, że to nie my mamy prowadzić Ducha Świętego, nie to Duch Święty ma podążać jakby za naszymi pragnieniami, ale wiecie, kto daje chcenie? Biblia mówi, że to Pan daje chcenie i Pan daje wykonanie tego, co sam wkłada w nasze serca. I tu wyraźnie jest powiedziane, różnie Duch przejawia się ku wspólnemu pożytkowi. No moim zadaniem, twoim zadaniem, naszym zadaniem jest po prostu być tak, stać przed Panem, być otwartym przed Panem, żeby Duch Święty mógł mówić do twojego ducha i mógł nas używać. Tak jak On chce, a wtedy nie musimy się bać o rezultaty, o efekty, bo jeżeli od Niego jest chcenie i od Niego jest wykonanie, to wypełni się dokładnie to, co Pan zamierzył. Ale On potrzebuje nas. Też powiedzieliśmy, że Duch Boży nie używa nas jak takiego młotka do działania, bezmyślnego młotka. Nie jesteś taką maszyną, że Duch Święty ciebie użyje, a ty nagle tracisz poczucie wszystkiego i dzieje się coś poza tobą, jesteś w jakiejś ekstazie. Nie tak działa Duch Boży. Ale to jest fenomenalne działanie Boga, że Duch Boży działa z naszym duchem w przypełni naszej świadomości. A więc jeżeli mam słowo prorocze, ono przechodzi, pamiętacie, mówiłem, przez ducha proroka.
czy tego, który będzie prorokował. I ty masz wpływ na to, czy to wygłosisz, kiedy przekażesz to słowo prorocze, jak je ocenisz, rozsądzisz i co powiesz, w jaki sposób to powiesz. Niektórzy myślą, że zwiększą efekt proroctwa, jeżeli prawda nagle zaczną się trząść i tak dalej i wszyscy będą wiedzieć, no na pewno Duch Święty stąpił, bo on się zaczął trząść. Nie. Wiecie, czasami w przeszłości takie rzeczy się działy. Oczywiście, że czasami ludzie mogą upaść pod Bożą mocą. Mogą się dziać pewne rzeczy, ale nie o to chodzi, bo ma to służyć ku zbudowaniu, a nie zaciekawianiu ludzi w zgromadzeniu. Ale to ma przynosić zbudowanie, to ma przynosić zachętę i błogosławieństwo dla Kościoła, a nie wzbudzać jakąś sensację, że coś dziwnego się dzieje. I raczej Paweł kładzie nacisk, pamiętacie? Mówi, wy Koryntianie pomyliliście coś. Wy na zgromadzeniach, kiedy się zgromadzacie wszyscy na językach, mówicie, jest wielki chaos i nikt z tego nie ma pożytku. Paweł nie mówi przeciwko używaniu języków. Nie mówi przeciwko modlitwie na językach w zgromadzeniu, kiedy wszyscy się modlimy. Czy też śpiewie na językach, kiedy wszyscy uwielbiają Boga. Bo o tym mówi w liście do Efezjan, mówi w liście do Koryntian. On tylko to porządkuje. Nie możecie na zgromadzeniu, kiedy się zgromadzacie, jeden do drugiego przekrzykiwać i mówić na językach i uważać, że macie duchowe, ekscytujące nabożeństwo. Nie, bo nikt pożytku z tego nie będzie miał. Prawda? Ale kiedy to wszystko ma porządek, kiedy jest uwielbianie na językach, kiedy jest słowo przekazywane poprzez dar języków i jest interpretacja, to wszystko będzie błogosławieństwem. Ktoś wstanie i wygłosi kazanie, nauczanie słowa i cały zbór będzie przez to zbudowany, będzie zachęcony i nie będzie rozgardiaszu. Mówiliśmy też, że gdyby języki nie były obecne w zgromadzeniu, to jakżeż, o czym pisze apostoł Paweł w 14 rozdziale, jakżeż języki mogłyby być znakiem dla, pamiętacie, że języki są znakiem dla niewierzących. Aby oni widzieli, że Pan rzeczywiście jest pośród nas. Gdyby zbór, czy te języki się nie manifestowały, czy też w pieśniach, jak mówi Paweł w liście do Efezjan, czy też w mowie proroczej przekazywanej przez języki, a później ich interpretacje, to jaki to byłby znak? Dla kogo byłby to znak? Nikt by nie słyszał, a więc nie ma żadnego znaku. Ale one stają się znakiem Bożej obecności, kiedy to wszystko jest w tym właściwym porządku. Nie ma daru. Zwróćcie uwagę, że apostoł Paweł w tym, kiedy wymienia dary, jeden zaczyna od daru, jeden otrzymuje bowiem przez ducha mowę mądrości. Ja zacząłem zupełnie inaczej od innych darów, zacząłem od tych języków, bo to był problem w Koryntian, a Paweł jakby na przekór ten dar języków umieszcza zupełnie na końcu. Koryntianie ten dar przewartościowali kosztem innych darów. I teraz pytanie jest, no, który dar jest ważniejszy? Myślę, że źle jest postawione pytanie, który jest ważniejszy. Każdy z tych darów jest dobry. Każdy z tych darów ma przynieść błogosławieństwo dla Kościoła, prawda? I jest ten dar, że tak powiem, stanie się w tym momencie najważniejszy, który jest najbardziej w zgromadzeniu potrzebny. W tym momencie, prawda, jeżeli nie ma chorych pośród nas, prawda, ale Kościół potrzebuje rady, Kościół potrzebuje słowa mądrości, no to w tym momencie potrzebujemy daru słowa mądrości, a nie daru uzdrawiania, prawda? A więc to, co w tym momencie jest najważniejsze. Tak więc, kiedy Paweł mówi o słowie wiedzy, powiedzieliśmy, że to jest punktowa wiedza. To nie jest tak, jak że jak ktoś otrzymuje dar słowa wiedzy, to ma całą wiedzę nagle o Panu Bogu, o Jego dziełach, wszystko wie, ma całe poznanie Słowa Bożego. Tak nie działa dar słowa wiedzy. Zwróćcie uwagę, to jest słowo wiedzy. To nie jest cała wiedza. A więc to jest takie punktowe zrozumienie, punktowe poznanie. I mówiłem ostatnio, że niektórzy umieszczają ten dar słowa wiedzy bardziej odnośnie takiej wiedzy, zrozumienia, poznania, na przykład co się dzieje w życiu brata czy siostry, co on przeżywa, jakieś wydarzenie, że Pan Bóg nagle mu to w tym słowie wiedzy objawia.
Inni z kolei, i tak mówię, zielonoświątkowcy są podzieleni 50 na 50%, a inni z kolei mówią, nie, 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 tak nie działa dar słowa wiedzy. Bardziej to odnosi się to, że mam zrozumienie, czy modlę się o kogoś, czy Pan mi coś objawia odnośnie życia drugiej osoby, to działa nie dar słowa wiedzy, ale słowa proroczego. Dlatego, że już w Starym Testamencie, w tej pierwszej fazie służby prorockiej, Pan nazywał, czy Słowo Boże nazywa jasnowidzami, czy widzącymi tych, którzy ten dar proroczy mieli. Pamiętacie, Elizeusz, kiedy siedział na górze i idzie ta szunamitka bodajże do niego, taka rozgoryczonym duchu. Nie wiem, czy pamiętacie tą historię ze Starego Testamentu. I on siedzi i mówi, Pan przede mną ukrył jej stan. On oczekiwał jako prorok Pana, że on będzie wiedział, widzi, przecież ona specjalną izdebkę dla niego przygotowała i tak dalej. Urodziło się jej dziecko w wyniku tej modlitwy i teraz ona idzie do niego w rozgoryczeniu ducha i on posyła do niej Giezego, a ona go tak odsuwa i idzie prosto do proroka, mówi, co jest? Nie wiem dlaczego, co się stało? Pan to przede mną zakrył. I ona wtedy mu mówi, dlaczego mnie zwodziłeś? Dlaczego mi się urodził syn? Dlaczego tak się stało? Teraz moje dziecko leży martwe w domu. I wiecie, i ten prorok był w takim stanie, że on myślał tak, no niech Giezy tam idzie z moją laską. Wiecie, czasami poczuł się tak pewnie, poczuł się, o teraz ja jestem wielkim prorokiem, ja dam laskę i Giezy pójdzie, położy i ja tam w ogóle się nie muszę trudzić. Wiecie, bardzo szybko, kiedy Bóg zaczyna nas używać, coś czynić poprzez nas, to musimy się niesamowicie pilnować. Wiecie, to była pycha. Ale ona mówi, nie, nie, nie puszczaj swojego sługi, ty chodź ze mną, ty musisz iść ze mną. I dopiero, pamiętacie, Giezy szybko wbiegł, myślał, że też zobaczy cud, nagle położył laskę i nic się nie stało. Prorok musiał tam iść, musiał tam spędzić czas na modlitwie, musiał się ukorzyć przed Panem, musiał modlić się, aby zrozumieć, że moc należy do Pana. Że to nie jest tak, że on sobie robi, jak uważa, prawda? Ale on musi być cały czas w bliskiej relacji z Panem. Ale pamiętacie też, inny przypadek, jak Saul szuka oślic, a prorokowi Samuelowi jest objawione to wszystko. On to widzi, jest mu pokazane i później mówi, teraz już ojciec nie martwi się o oślicę, martwi się o ciebie, bo już nie macie... Więc ci, którzy mówią na temat darów Ducha Świętego, mówią, nie, tutaj działa słowo prorocze. Jakkolwiek, moi drodzy, ja tutaj nie oczekuję, że będziemy teraz głosować, kto jest za jaką wersją. Ja tylko wam przedstawiam, że są dwa spojrzenia na tą kwestię, a dary są czymś tak niesamowitym, że czasami nam jest trudno rozgraniczyć, z jakim darem mamy do czynienia. Najważniejsze, żeby te dary się manifestowały. Tak ja myślę, prawda? Czy zadziała dar? Bo nawet dar uzdrawiania nazywany jest czasami cudem, czy uzdrowienie nazywane jest cudem. Tak samo jak wypędzenie demona nazywane jest też cudem w Biblii. A więc czasami nie wiemy. To nie ma znaczenia. Duch Boży działa. Czasami działają dwa, trzy dary razem w tym, co Bóg chce uczynić. A więc jest to słowo, mu powiedzieliśmy, że to słowo poznania to jest zrozumienie słowa Pana. Duch Boży, kiedy studiujemy słowo, albo kiedy jesteśmy w zgromadzeniu, nagle Duch Boży rozświetla pewną prawdę Bożego Słowa dla naszego serca i umysłu i jakbyśmy odkryli Amerykę, prawda, mówimy, o, to jest właśnie to, teraz rozumiem, teraz to widzę, że tak jest. I właśnie mamy w Bożym Słowie wiele takich miejsc. W liście do Efezjan Paweł mówi, tajemnice wam objawiam.
On mówi o co najmniej dwóch tajemnicach, które objawia w liście do Efezjan, w liście do Kolosan. Z Ducha Bożego jest mu to objawione. Nie mógł się tego nauczyć. Nikt go tego nie mógł nauczyć, jak tylko Duch Pana, który bada wszystko, nawet głębokości Boże i daje zrozumienie, poznanie dzieł Bożych i samego Boga. Mówi, jest zburzony mur nieprzyjaźni między Żydami a poganami. Oto teraz Bóg buduje nową jakość, nowego człowieka, nowe stworzenie, z którego są i Żydzi, i poganie nawróceni do Chrystusa. Już nie ma Żyda, nie ma Greka, jest nowy człowiek, jest nowe stworzenie. To mówi także w liście do Galacjan. Albo mówi, tajemnicę wam odkrywam. Tą tajemnicą jest Chrystus. Mówi, tą tajemnicą jest Chrystus. On był ukryty od wieków, ale teraz została ta tajemnica, którą jest Chrystus, objawiona. Moi drodzy, a więc przychodziło to zrozumienie prawdy, głębokości Bożej. Mówiliśmy też, że są różne kategorie wiedzy, poznania. Naturalna wiedza oparta o zmysły i rozum. I pamiętacie, w tej naturalnej wiedzy, 1 Koryntian 2,14, tam jest, że oni nie rozpoznali mądrości Bożej w krzyżu. Prawda? Świat nie poznał. To jest ta naturalna wiedza oparta o zmysły i rozum. I ta naturalna wiedza wręcz odrzuca tą wiedzę i mądrość, która jest od Boga. Mówiliśmy, że jest wiedza oparta nadnaturalna o działanie sił demonicznych, a więc okultyzm, religię, wróżby, spirytyzm. Jest też duchowa wiedza, która w wyniku każdy z nas, każdy narodzony na nowo, każde narodzone na nowo Boże dziecko nagle zaczyna, dlatego że zrodzony zostałeś z Ducha Bożego, przedtem czytałeś Biblię i nie rozumiałeś tego, było to zakryte przed tobą. Ale kiedy stajemy się zrodzonymi z Ducha Bożego, mamy najlepszego nauczyciela, którym jest Duch Święty, tego, który nam wyjaśnia prawdę. I nagle nie musisz kończyć teologii, ale możesz mieć takie głębokie poznanie Pana, Jego Słowa, jak często wielu teologów nie ma, którzy tylko rozumem poznają, ale ich serce jest daleko od Pana i nie są złączeni z Panem, prawda? I pamiętam, jak zaproszono jednego z ewangelistów, nie wiem, czy to był Smith Wigglesworth, i kiedy zasiadło wielu wykształconych doktorów teologii i tak dalej, i on zaczął wykładać im prawdy Boże. Oni siedzieli zdumieni, mówili, skąd u niego taka mądrość, takie zrozumienie, bo to daje Duch Boży. To pochodzi od Ducha Bożego, który nam objawia. I dlatego Jan pisze w swoim pierwszym liście, i macie namaszczenie od Świętego i nie potrzebujecie, żeby was ktoś uczył. To wcale nie oznacza, że teraz już nie potrzebujemy w Kościele nauczania, bo to by się kłóciło jedno z drugim, prawda? Bo w liście do Efezjan jest napisane, że jest urząd nauczycielski w Kościele. On jest niezbędny i potrzebny. Ale tu chodzi o to, że każdy z nas jest przez Pana pouczony. Otwierasz Biblię po swoim nowonarodzeniu i nagle to słowo żyje. Zaczynasz je rozumieć. Ono jest jasne. I się dziwiłeś, jak mogłeś nie rozumieć wcześniej Bożego Słowa. Jak to jest takie proste. To jest takie oczywiste. Teraz tobie się to wydaje. Ale przedtem tak nie było. Jest to słowo wiedzy. To jest coś szczególnego. W szczególnych wypadkach, kiedy Bóg daje. Bardzo często... Zresztą u Hebrajczyków słowo wiedzy, wiedza i mądrość jest ściśle związana. Hebrajskie słowo chochma oznacza poznanie, oznacza zrozumienie, ale w tej chochma, tej wiedzy jest też mądrość. Żydzi mieli dwa słowa, chochma i bina. Bina oznaczyło taką dawanie dobrej rady w wyniku oceny sytuacji, zrozumienia czegoś, dawanie dobrej rady. To było bina. A chochma łączyła wiedzę i mądrość razem z sobą. Tak więc jest też
Paweł mówi, pamiętacie, zwracałem uwagę, że dar słowa wiedzy musi być według, czy dany jest to słowo wiedzy według ducha, czyli zgodnie z normą ducha, którą tutaj bibliści odnoszą, brat Ulonska też, kiedy mówi na temat darów Ducha Świętego, czyli musi, co jest tą normą ducha, tym kanonem ducha? Oczywiście Słowo Boże. Więc nie może być słowa wiedzy, które by wykraczało poza prawdę biblijną. I nagle ktoś otrzymał jakąś nową wiedzę, prawda? I teraz on mówi, i Duch Boży tak mnie natknął i oto, ale czytamy, szukamy, nie ma tego w Biblii. A więc tam jest napisane, że to słowo wiedzy jest dane zgodnie, według ducha, według normy ducha. I tak samo jest tutaj powiedziane, że jeden otrzymuje przez ducha mowę mądrości. A więc także dzieje się to według tej normy Bożej, dlatego że Duch Boży, który działa, nie może zaprzeczać sam sobie. Przecież to z inspiracji ducha, z natchnienia ducha zostało napisane Pismo Święte. A więc nie może po jakimś czasie Duch Święty nagle coś innego mówić, prawda? No bo wtedy w ogóle nie wiedzielibyśmy, na czym budować, do czego się odnieść. Słowo Boże jest tym Bożym wzorcem, pionem, i wszystko musi być odniesione do Niego. Wiecie, czasami mówię tak, jestem zaskoczony, kiedy czasami pojawiały się gdzieś tam głosy przy różnego rodzaju sytuacjach, że apostoł Paweł, że apostołowie jeszcze nie mieli tak głębokiego poznania, jak dzisiaj niektórzy mają. No wiecie, jak coś takiego słyszę, to się zastanawiam, to ktoś mógł być jeszcze bardziej mieć, który napisał, który działał, któremu Pan był w zachwyceniu, jak sam mówi, nawet nie godzi się mówić o rzeczach, które Pan mu objawił. W każdym, zwróćcie uwagę, w każdym różnie przejawia się duch, to jest ku wspólnemu pożytkowi, i jeden bowiem otrzymuje przez ducha to słowo mądrości. Jeżeli ktoś otrzyma słowo mądrości, to nie znaczy, że posiada całą mądrość. Albo inaczej, że tak jak do kieszeni zostało, albo inaczej, został mu coś podarowany, taki podarek, prawda, i w każdej chwili on sobie może wskoczyć, prawda, i używać tego podarku na swój użytek. Nie, to jest manifestacja. Duch Boży go inspiruje, otrzymuje słowo mądrości. Przekazuje słowo mądrości w zgromadzeniu i za chwilę możesz z nim rozmawiać i myślisz, ale ten facet jest mądry, nie? Ale on nagle, rozmawiasz z nimi i mówisz, co on mi tu takie rzeczy opowiada, nie? Skąd on to wziął? Bo on miał słowo mądrości, ale to nie znaczy, że teraz jak wszystko, cokolwiek będzie mówił, to tam będzie mądrość. On może za chwilę opowiadać ogromne głupoty. No, może przesadzam trochę, ale... ale rozumiecie, o co chodzi. Chodzi o to, że on otrzymał w tym momencie coś szczególnego i zgromadzenie w duchu odbiera, to jest mądre, to jest mądrość. I to służy ku zbudowaniu Kościoła. Pamiętacie 6 rozdział Dziejów Apostolskich? Jest problem, zaczyna się problem. Wiecie, kiedy czytamy ten 12 rozdział, nie, wczoraj, przedwczoraj z Grażyną czytaliśmy rano właśnie te rozdziały listu do Koryntian o Kościele i tam jest w tym 12 rozdziale, żeby jedne członki miały o drugich staranie. Żeby, wiecie, ta miłość się wyraża w takich prostych rzeczach, żeby te takie, które są mniej zacne, doznawały większej czci od innych, które tego nie potrzebują. Zwróćcie uwagę, Paweł o tym pisze. Jak powinno wyglądać nasze zborowe życie? Ja może to przeczytam. A te, które w ciele... Może tak. Nie może więc, 21 wiersz 12 rozdziału, nie może więc oko powiedzieć ręce nie potrzebuję ciebie, albo głowa nogą nie potrzebuję was. Wprost przeciwnie, te członki ciała, które zdają się być słabszymi, są potrzebniejsze. A te, które w ciele uważamy za mniej zacne, otaczamy większym szacunkiem, a dla wstydliwych członków naszych dbamy o większą przyzwoitość, podczas gdy przyzwoite członki nasze tego nie potrzebują, lecz Bóg tak ukształtował ciało, iż dał pośredniejszemu większą zacność, aby nie było w ciele rozdwojenia, aby członki miały nawzajem o sobie jednakie staranie. Zwróćcie uwagę, jaka niesamowita powinna być troska
każdego z nas o innych w Kościele. Nie powinno, powinniśmy być dawno wyleczyć się z takiego myślenia, co ja mogę mieć. Dlaczego to inni nie troszczą się o mnie? Dlaczego to inni nie zabiegają o mnie? Dlaczego to inni się do mnie nie uśmiechają? Dlaczego to inni się o mnie... Wiecie, to my jesteśmy takie nasze wielkie ego w centrum. Ciągle czekamy na innych. Ale Paweł mówi, to nie tak jest. Wy powinniście jeden wobec drugiego, a jeśli widzicie kogoś słabszego, jeszcze większą troską go otoczyć, jeszcze większą miłością. To powinno być dwukierunkowe, jednych wobec drugich. Nie tak, że ciągle czegoś oczekujemy. Ja, wiecie, przeraziłem się, kiedy rozmawiałem w tym tygodniu i taką mieliśmy rozmowę i jak ludzie mówią tak, że oni nie potrzebują właściwie Kościoła, bo oni sobie w domu posiedzą, oni się z domu zbudują, oni sobie włączą może internet, oni nie potrzebują Kościoła. Ale ja mówię, to jest tragiczny duchowy stan takiego człowieka. Bo on sobie myśli tak, no przecież ja jestem mocny, ja dam sobie radę, przecież ja się pomodlę, ja mam społeczność z Panem w Bożym Słowie. Nie dość tego. Jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Bo niektórzy mówią, no po co ja tam pójdę? Po co ja tam pójdę? A co ja tam będę miał? To jest taki słaby, oni są tacy tak nieduchowi, ja tu już jestem... Co ja z tego będę miał? Ale zwróćcie uwagę, że akcent w nauczaniu Pawła jest niesamowity. Jesteś w Kościele nie tylko po to, żeby coś brać od innych, ale jesteś w Kościele, żeby ten Kościół budować, dawać drugim. I przyjdzie czas, że staniesz przed Panem i Pan osądzi ciebie, bo ty uciekałeś gdzieś tam, nie byłeś w zgromadzeniu, nie byłeś w Kościele, uciekłeś od tego, co jest najważniejsze, kiedy Pan buduje Kościół. Pan nie mógł przez ciebie Kościoła budować, bo opuszczałeś, zostawiałeś zgromadzenia albo w ogóle zlekceważyłeś Kościół. Nagle, kiedy na tym rozmawiałem i później na tym się zastanawiałem, często ludzie tak myślą. Ale kiedyś odpowiedzą, bo jestem w Kościele nie tylko po to, żeby być budowanym, ale żeby budować, żeby dawać, żeby zachęcać i tak dalej, i tak dalej. I o tym właśnie mówią dary Ducha Świętego. To wszystko dzieje się w Kościele, w zgromadzeniu, aby brać zbudowanie, ale też dawać to zbudowanie. A więc... Jest problem w Kościele. Oto szemranie jest w Kościele. Oto niezadowolenie. Wiecie, jeżeli w Kościele jest dobrze na jakiś czas, to można się spodziewać, że diabeł będzie robił różne rzeczy, żeby wzbudzić jakieś niesnaski, jakieś pretensje, jakieś zgorzknienia, jakieś nieporozumienia. Na pewno. Cały czas Kościół, że tak powiem, walczy. To działo się w Koryncie, prawda? Zaczęły się podziały, zaczęły się grupki. Ten mieli tego ulubionego kaznodzieje, ci mieli tego ulubionego. Jedni mówili, ten jest może bardziej duchowy i ten ma większe poznania, a ten w ogóle nie ma poznania. Tylko że ciało, które ma być jedno, zaczęło być rozrywane. Zaczęli się spierać, sądzić, kłócić i to wiemy, bo mówiliśmy o tym w ciągu naszych wykładów. I zaczęło się szemranie w zborze i jedne wdowy narzekały na inne wdowy. Prawda? Coś, niesprawiedliwość dzieje się w Kościele. A liderzy patrzą i nic. Wtedy, pamiętacie? Obierzcie sobie mężów. Prawda? Godnych zaufania, pełnych ducha. To było słowo mądrości. Nie tylko słowo wiedzy, sytuacja jest zła. Ale to było słowo, co teraz zrobić? To właśnie słowo mądrości jest użyciem wiedzy, którą mamy. Widzimy, co jest, mamy wiedzę, jaka jest sytuacja, mamy wiedzę, co może pomóc i używamy słowa i Duch Boży daje słowo mądrości. Obierzcie mężów, ale nie przypadkowych mężów, którzy mają, są godni zaufania, pełnych ducha, pełnych, a ich ustanowimy. I oni się, i nagle nastąpiła cisza. Cały zbór jest zadowolony.
I znowu zbór może dalej iść i Żydzi. Pan przydaje do tego zboru i błogosławi, aż później przyszły prześladowania na Kościół. Diabłu nie udało się od środka ich zniszczyć, no to posłał wroga, który rozpoczęły się prześladowania. Jakuba ścieli i tak dalej. I wiecie, że oni się musieli rozproszyć. Ale myślę, że w tym był plan Boży. Bo im za dobrze było tak. I przestali głosić, a mieli rozkaz już od samego początku, abyście weźmiecie moc ducha i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w Samarii, prawda? I dalej i w całej Judei i tak dalej, aż po krańce ziemi. To się zaczęło właśnie od tego momentu. Oczywiście nie powinniśmy się napraszać na prześladowania, ale one i tak przyjdą w różnoraki sposób. To było słowo mądrości. Paweł modli się w liście do Efezjan, w pierwszym rozdziale, liście do Kolosan, aby mieli tą mądrość. Wiecie, że Duch Boży bierze z Chrystusa i nam objawia rzeczy Boże. Bo Biblia mówi, że w Chrystusie są ukryte wszelkie skarby mądrości i poznania. I Duch Boży bierze coś, co jest ukryte w naszym Panu i objawia nam. A więc będziemy odnosić, tak jak słowo wiedzy, to słowo mądrości do takiej praktycznej mądrości, do głębszego zrozumienia słowa i zastosowania tego słowa, albo też do rozwiązania jakiejś trudnej sytuacji, problemów, które się pojawiają. Duch Boży inspiruje i daje mądrość. Pamiętacie 15 rozdział Dziejów Apostolskich, kiedy jest znowu sytuacja w całym Kościele, jest konfliktowa, bo nawróceni Żydzi mówią tak, trzeba tych nawróconych pogan obrzezać. Trzeba ich wdrożyć w zakon. Oni nie mogą sobie tak żyć poza zakonem. A apostoł Paweł i Barnaba i mówią, nie, nie, nie. Duch Boży i Pan nas używa i nawracają się, tysiącami nawracają się poganie. Nie trzeba w ogóle ich obrzezywać. Potrzebna jest mądrość, nie? Posłuchajcie, od tego zależało, co dalej się wydarzy. Czy ewangelizacja pogan zostanie zatrzymana, czy nie? Czy będzie uwolniona? Czy będą problemy i zbory się będą dzielić w związku z tym, czy też nie? I wstał Piotr, i wstał Jakub, i przekazali słowo. I pamiętacie, oni mówili, postanowiliśmy, bowiem Duch Święty i my, tak? Nie nakładać na pogan żadnych innych ciężarów. Od czego mieli się wstrzymywać poganie? A więc nie wolno, chociaż Paweł obrzezał, załóżmy, kiedy szedł w drugą podróż misyjną Tymoteusza, to nie obrzezał go z myślą, że przez to Tymoteusz uzyska zbawienie, bo w tym momencie zaprzeczyłby Ewangelii, którą głosił. Obrzezał go ze względu na to, żeby to nie stanowiło problemu przy głoszeniu Ewangelii Żydom. To była mądrość. Wielu z nas może by zamówiło, no jak to Paweł głosi jedno, bo w Galacjan mówi, że zgłupieliście Galacjanie, jeśli zapieracie się Chrystusa, bo dajecie się obrzezać, a tutaj obrzezuje tym oto, że to była mądrość od Pana. Ale motywy były właściwe. On obrzezał Tymoteusza nie ze względu, aby Tymoteusz był zbawiony, bo on był zbawiony w Chrystusie. I nie potrzebował żadnego obrzezania, żeby być zbawionym, tak jak ty i ja. Nie potrzebujemy. Potrzebujemy po prostu zaufać Chrystusowi i zbawieni jesteśmy z łaski przez proste zaufanie Chrystusowi. I apostołowie wstali, przywódcy wstali i powiedzieli tak, nie nakładamy na pogan żadnego ciężaru. Nie wstrzymują się od czego? Od wszeteczeństwa, od bałwochwalstwa i od krwi. Te trzy rzeczy. Nie wstrzymują się od wszeteczeństwa, od bałwochwalstwa i od krwi. I tutaj właśnie stąd niektórzy chrześcijanie rezygnują z spożywania rzeczy z krwią. Wiecie, w Starym Testamencie Słowo Boże wyraźnie mówi, że we krwi jest dusza, życie. Nie? I tutaj te trzy rzeczy są wymienione, czy trzy, cztery, ale tam są związane z bałwochwalstwem i z nierządem. Bałwochwalstwo, nierząd i krew. I nagle cały zbór, wszyscy powiedzieli, tak, to jest to. Przyszło słowo mądrości w bardzo ważnym momencie. I później wysłali Barnabę, wysłali Pawła do Antiochii i oni szli po zborach i przekazywali postanowienia apostolskie.
To jest ciekawe, kochani, bo czasami nam się wydaje, że już liderzy nic nie mogą zborom nakazać czy postanowić, żeby się zbory czemuś podporządkowały, a jednak jest inaczej. Oto oni szli, mając autorytet od Pana, i oni przekazywali postanowienia apostolskie. A całe zbory były pełne radości i odetchnęli, że nie muszą teraz stawać się Żydami, poganie, aby w ogóle być zbawionymi, ale są. A więc Żydzi pozostali Żydami, ale muszą się narodzić na nowo. Poganie nie muszą stawać się Żydami, muszą uwierzyć w Jezusa, narodzić się na nowo i są zbawieni. I w Koryncie byli jedni i drudzy, i Żydzi nawróceni do Chrystusa i poganie. Tak więc to słowo mądrości. Biblia mówi, że mamy, może jeszcze kilka takich fragmentów. W Starym Testamencie, pamiętacie, kiedy dwie kobiety miały dziecko, prawda? Jedna przydusiła, tak? I później, nie, co tam było? Jedno zmarło, tak? I ona powiedziała, że to żywe jest jej. I w końcu nie mogły dojść do porozumienia, przyszły przed króla Salomona, nie? I wtedy król Salomon mówi do żołnierza kogoś tam, mówi, weź miecz, rozpołów, prawda? I daj jednej połówkę, drugiej połówkę. To było słowo mądrości. I prawdziwa matka będzie robić wszystko, żeby ratować życie swojego dziecka. To już lepiej niech ona weźmie to dziecko. A tamta druga, co krzyczała, co przydusiła swoje dziecko? Zabij, prawda, przetnij. I już wszyscy wiedzieli, która jest matką, nie? Widajcie dziecko tej kobiety. Słowo mądrości. A pamiętacie Józefa, który znalazł się w Egipcie? I mamy Faraona, który ma sny, dwa. Jeden za drugim. Prawda? Widziałem, mówi, krowy wychodzące z Nilu, prawda? Piękne, dorodne krowy, a później szkaradne, szpetne, tak jak mówi tłumaczenie, szpetne te krowy. I te szpetne zjadły te dorodne i nawet nie było widać, że coś zjadły. A później, mówi, widziałem kłosy, prawda, i były piękne, dorodne, i później były te takie wysłe, które pożarły te... No i nikt nie mógł tego... To był proroczy sen. To było proroctwo od Pana dla pogańskiego króla. Ale Bóg troszczy się o każdy naród. I wezwano Józefa, bo przecież tam ktoś sobie po dwóch latach przypomniał, jak to on otrzymał wykład snu, dopiero po dwóch latach sobie przypomniał. Prawda? I Józef staje i mówi. Ale słuchajcie, on nie tylko wykłada sen. Będzie 7 lat obfitości. W tym momencie to jest słowo wiedzy. Prawda? Czy słowo prorocze. On widzi, mówi. Będzie. A dlatego, że to są dwa razy się stało, to jest pewne od Pana, że tak będzie. Bądź tego pewny. I teraz jest słowo mądrości. Królu ustanów kogoś, który wykorzysta te 7 lat obfitości we właściwy sposób. To jest słowo mądrości. Aby się przygotować. A więc nie tylko wiemy, że coś jest, czy będzie, ale teraz co zrobić praktycznie, żeby być gotowym. No i Faraon mówi, no kogoż lepszego możemy znaleźć, prawda? A w Nowym Testamencie słowo mądrości, Żydzi tak czyhali na Pana Jezusa, nie? Mówią, mamy okupanta rzymskiego, no to go trzeba przyłapać. Płacimy? Mamy płacić podatek, czy nie? Będziesz z okupantem? No bo jak będzie z okupantem, to też źle, nie? Można go zniesławić, że jest z okupantem. Skoro powie, że nie, no to jest przeciwko Cezarowi. Też go możemy zniesławić. A więc i tak niedobrze. Dajcie mi monetę. Czyj to jest wizerunek? Cezara. No i do dziś wszyscy, i ci, którzy lepiej znają i mniej, mówią, co należy się... Cesarzowi dajcie cesarzowi, a co Bogu, co boskie, to Bogu. Koniec. Koniec. A co z tą cudzołożnicą? Przyłapaną? Niektórzy właśnie mówią, że kiedy Jezus pisał na tym piasku,
to pisał grzechy tych wszystkich uczonych w piśmie faryzeuszów, prawdopodobnie ich grzechy cudzołóstwa. Oni tylko to ukryli, a Jezus to pisał. Niektórzy tak to interpretują, że on nie pisał tam w ogóle coś, tylko że wypisywał ich grzechy. I wiecie, co się działo? Od tego wszyscy zaczęli odchodzić. Nikt ciebie nie potępił i ja ciebie nie potępiam. Idź i więcej nie grzesz. Prawda? Jak potrzebujemy słowa mądrości od Pana, nie tylko słowa wiedzy, ale Panie, co teraz zrobić, kiedy wiemy? Prawda? Jak postąpić? I tu mamy wspaniałe przykłady. I kończąc, Biblia nam mówi, czy możemy dostrzec takie cztery rodzaje mądrości, tak jak cztery rodzaje wiedzy. To jest mądrość tego świata. 1 Koryntian, 1 rozdział 19-21, że ludzie według swojej mądrości nie rozpoznali Bożej mądrości. Więc mądrość tego świata jest totalnie bezużyteczna, jeśli chodzi o sprawy Boże i Królestwa Bożego przed Bogiem. Świat swojej mądrości odrzuca Bożą mądrość. 1 Koryntian 23-24 i drugi rozdział od 4 do 5. Inaczej mówiąc, że głupota tego świata, ludzi tego świata, ludzi nieodrodzonych, polega na chronicznym odrzucaniu mądrości Bożej. Bo krzyż, który jest mądrością Bożą, w oczach tego świata czym jest? Jest głupstwem. Jest głupstwem. To, co w oczach Bożych jest mądrością, w oczach tego świata jest głupstwem. A dla Żydów zgorszenie. No bo zakon im mówi przeklęty każdy, który wisi na drzewie, nie? A więc odrzucają, nie rozumieją tej Bożej mądrości. List do Rzymian, pierwszy rozdział wyraźnie mówi, że powinni poznać poprzez dzieła Boże i uznać, że Bóg jest, to jednak w swojej własnej mądrości odrzucają Boga i ustanawiają sobie różnego rodzaju bóstwa, którym służą. Jest, Jakub pisze w trzecim rozdziale od 13 do 16 wiersza o demonicznej mądrości. Tu nie chodzi o to, że jakieś... chodzi o wpływ. O wpływ. Że Jakub definiuje to jako taki wpływ demoniczny, diabelski na wierzących, że to się przejawia w ich życiu. I Paweł nazywa to demoniczną mądrością. Czy jest między wami, od 13 wierszu, czy jest między wami ktoś mądry i rozumny? Niech to pokaże przez dobre postępowanie uczynkami swymi, nacechowanymi łagodnością i mądrością. Jeśli jednak gorzką zazdrość i kłótliwość macie w sercach swoich, to przynajmniej nie przechwalajcie się, nie kłamcie wbrew prawdzie. Nie jest to mądrość, która z góry zstępuje, lecz jaka? Przyziemna, zmysłowa i demoniczna. Co charakteryzuje tą przyziemną, zmysłową i demoniczną mądrość? Jakub tu wyraźnie pisze gorzkość czy zgorzknienie w sercu człowieka. On to nazywa gorzką zazdrość, ale myślę, że możemy to rozbić na zgorzknienie i zazdrość, kłótliwość, która jest w sercu i w ogóle w życiu takiej osoby. Wiersz 16. Bo gdzie jest zazdrość i kłótliwość, tam niepokój i wszelki zły czyn. A więc jeżeli człowiek mówi, że jest duchowy, a żyje w zgorzknieniu, ciągle się z kimś kłóci, jest zazdrosny, to jest jakby urąga prawdzie, urąga temu, co jest czyste i święte. Stawia siebie w bardzo niebezpiecznej sytuacji, bo sam siebie oszukuje. Musi uznać, że to wcale nie jest mądrość Boża. A więc jest też ta mądrość Boża, o której pisze Jakub. Mówi tak, ale mądrość, która jest z góry, jest przede wszystkim czysta, następnie miłująca pokój, łagodna, ustępliwa, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, niestronnicza, nieobłudna.
A więc po tym możemy człowieka, który ma mądrość Bożą, rozpoznać. I nie mieszajmy tego, jeżeli widzimy ludzi, którzy inaczej się zachowują, postępują, to nie wmawiajmy, że to jest dobre, czy że to jest od Boga, czy no już takie musi być. Niektórzy tak myślą, że już tak musi być. Wcale tak, nie tylko, że nie musi, nie może tak być. Bo nie jest to mądrość Boża, ale zmysłowa, przyziemna, demoniczna, tak Jakub to pisze. A więc jest ten trzeci rodzaj Bożej mądrości, która jest czysta, łagodna, ustępliwa, miłująca, pokojąca, szukająca porozumienia, zgody, ustępliwa, pełna miłosierdzia i dobrych owoców. To pokazuje, że ktoś ma mądrość Bożą. Po tym idzie rozpoznać mądrość Bożą. I ostatnia rzecz, czyli dar słowa mądrości. Coś, co Duch Boży daje w danym momencie, kiedy jest potrzeba. Kiedyś, nie pamiętam teraz, gdzie to jest zapisane, Izraelici oblegli całe miasto. Chyba Joab, król, dowódca wojsk Dawida, oblegli pewne miasto, bo ktoś się tam ukrył w tym mieście, jakiś ktoś to narozrabiał, prawda? I wtedy mądra kobieta w tym mieście powiedziała, dlaczego wy powstajecie przeciwko córce Izraela, tak nazwała to miasto, chcecie zburzyć tą, i tak dalej. Przecież my cały czas jesteśmy w Izraelu, jesteśmy spokojnym miastem i wy nagle chcecie to miasto zburzyć? A Joab mówi, nie daj Boże, absolutnie nie. No to o co wam chodzi? No tam się ukrył taki człowiek. No to w czym jest problem? My wam damy głowę tego człowieka. I wiecie, szybciutko przerzucono głowę tego człowieka. Makabryczne, nie? Ale tym jest mądrość. Całe miasto byłoby zburzone. Wielu ludzi by poległo, a buntownik by, że tak powiem, doprowadził do ruiny wielu ludzi. I ta mądrość tej kobiety. A pamiętacie Abigail, która miała tego męża Nabala? Dawid szedł i prosił, mówi, przygotuj dla mnie, bo było strzyżenie owiec. Ja cały czas pilnowałem twoich owiec. Nie wzięliśmy ani jednej owieczki, ani też żadni zbójcy, którzy byli, nie targnęli się, bo byśmy ochraniali. A wiecie, ten pijany Nabal, dumny, pyszny, kim jest Dawid? Jest buntownikiem przeciw królowi Saulowi. No i Dawid. Oj, wziął go gniew, ale nie Boży. Wiecie, w takim gniewie złości zebrał 400 swoich ludzi i chciał cały dom. I żona dowiedziała się, Abigail, wybiegła na spotkanie, wzięła oślicę, załadowała najlepszymi rzeczami. I dlaczego pomazaniec Pana ma coś takiego robić? Mądrość kobiety uratowała życie domu, sług swoje. A Dawid mówi, rzeczywiście. No i wiecie, czasami nawet sługa i mąż Boży gdzieś traci rozum. Wpada w jakieś emocje ponad takie, które nie powinien mieć. I był gotów zrobić złe rzeczy. I ta kobieta w swojej mądrości zatrzymała go. On mówi, no rzeczywiście. I to Pan rozprawił się z Nabalem. Tak? Pamiętacie, jak usłyszał Nabal, to padł martwy po jakimś. Nawet nie był w stanie. Czasami chcemy brać sprawy w swoje ręce i dokonać sprawiedliwości. Nie róbmy tego. Bo w gniewie robimy wiele złych rzeczy. I to nie do nas należy. Ani pomsta, to nie my mamy wymierzać sprawiedliwość. Pan wymierzy sprawiedliwość. I to będzie sprawiedliwe. Amen. Pan to zrobi, nie my. I Dawid się tego nauczył. I pamiętacie, dwukrotnie był namawiany. Oto Pan wydał w twoje ręce twojego wroga, który rzucał szczepem, chciał cię przybić do ściany Saula. Oto jest teraz w twoich rękach. Pan go wydał, a Dawid mówi, nie daj Boże, żebym rękę podniósł na pomazanie. To nie jest moje. Niech Pan się nim zajmie, nie ja. I może czekał długo, ale było warto. Tak jak Józef czekał długo, ale było warto. Prawda? Cierpliwie czekać na Pana, chociaż wydawało się, że wszystko jest w ruinie i on się już z tego więzienia nie wydostanie i nic się nie wypełni.
ale Boże plany zawsze się wypełnią w naszym życiu. Halleluja. Powstańmy, aby się modlić.